Na podczasie panowie już leją monhydry. Powoli będą kończyć. A tymczasem na parterze tak wygląda wszystko przygotowane. Firma robiła hydratację brzegową. Ponabijali letery. Średnia grubość anhydrytu wychodzi tutaj 5,9 cm. No a właśnie tutaj jest zostawione pod prysznic. No tu będzie osobno wylewana wylewka. No wiadomo, pod prysznicem nie może być anhydryt. Dlatego po prostu tutaj jakby będzie zrobiony odpływ liniowy, będzie zalany zwykła wylewka cementowa. Witajcie moi drodzy, właśnie mija troszkę ponad 24 godziny od wylania anhydrytu u mnie w domu. No i zgodnie z zaleceniami wykonawcy po 24 godzinach można zacząć skrobać mleczko. Ponoć im dłużej się czeka z tym skrobaniem mleczka, tym to będzie bardziej uciążliwe. Dlatego chciałem to zrobić w pierwszym możliwym terminie. Sam jeszcze nie widziałem jak to wygląda teraz już po zastygnięciu. Jestem tego bardzo ciekaw. Razem z wami przeżyję pierwsze chwile. Okej, teraz można buty wycierać. Opa! O kurde! No wygląda bardzo, bardzo fajnie. Jeszcze się boję folii. Zobaczmy. Jest twarde już. A jak tutaj możecie zobaczyć, mleczko powstało. Jest taka warstwa właśnie. To nam pewnie zejdzie właśnie przy skrobaniu. Taka to jest dość wilgotne, co? O, pierwsze kroki na posadce. No i zrobiło się bardzo domowo już. Nie wiem, czy tutaj zobaczycie pod światło. Tu się tak fajnie szkli jak przymrozek. Na szczęście nie mówię o tym przymrozku, więc to nie jest nic zmrożonego. O, echo się zrobiło fajne już. I zapach taki typowo właśnie domowo budowlany. Tu jeszcze jest. Dość mokre teraz, co? Ej, wygląda bardzo fajnie, bardzo równiutko.
Później wezmę jakąś łatę i sprawdzę tak z ciekawości. Jedyneczka. Tutaj panowie zostawili pod prysznic. A swoją drogą firma nazywa się Rexona Bis. Działają właśnie na terenie Małopolski. Nie wiem, czy na jakichś terenie dalszych województw również. Ja bym z nich bardzo zadowolony. O, tu mam jeszcze taką mokrą co dość. Chyba musi troszkę jeszcze przeschnąć. Tu mamy pomieszczenie gospodarcze. Tutaj, o, możecie zobaczyć. Taka skórka się robi. To jest całe to mleczko, czyli ten spiek anhydrytowy. I to będę właśnie skrował, tu jest szorował właśnie, albo miotłą, takim plastikowym, twardszym włosiem, albo szpachelką właśnie taką szerszą. Na przykład to pomieszczenie właśnie, które wydaje mi się dość wilgotne. Tutaj możecie zobaczyć. Przez jakąś godzinkę, dwie godzinki do ponuru zastygnąć, fajnie, można to skrobać. A tam, gdzie już jest to suche, się tak nie błyszczy, można już z tym działać. Na początek mam przygotowane takie dwie miotły, szczoty. Jedna węższa z takim ciutem większym włosiem, a druga taka szkoła właśnie szeroka, już twardym, plastikowym. No i właśnie będę testował, jak to mleczko będzie schodziło. Tutaj mamy już suchutko. Uwaga, pierwsze szlify. Wow. Bajka. Dość fajnie to schodzi. Jak widzicie, tutaj nam się już robi taki wilgotny piaseczek. A cały ten spiek właśnie, to się wytrąca właśnie po zastyganiu wlewki. I po to trzeba zeszlifować, czy też zeskrobać. Ponieważ jeśli byśmy położyli na taką posadkę, jaka jest w tym momencie, klej i płytki, zaraz by to odleciało, bo to mleczko nie ma właściwości trzepnych, dlatego byłoby to skomplikowane, żeby tutaj jakiekolwiek płytki czy cokolwiek tutaj przykleić. Dlatego najpierw trzeba to zeskrobać, a potem można działać już z układaniem płytek. No i okej, pora przejść na troszkę większy kaliber. Jak widzieliście, do tej pory szczotkowałem tą węższą szczotą. Oto tą. Gdzie to włosie jest średnio twarde. No jest wąziutka. To jest ich dzieło. A teraz troszkę zmienimy na większy kaliber. Weźmiemy tą szczotę. Ona jest dużo szersza. Naprawdę ma sporo twardsze włosie. Ciałkiem tak to wygląda. Ok. No i poszczotkujemy tu kawałek, żebyście zobaczyli, jak to schodzi przy tej szczocie. Elegancko. Też na spokojnie sobie daje radę. Też nie będę robił raz taką, raz taką. Już można widać właśnie pod światło, widzę, że na kamerce jest fajnie pokazane. Jak ta powierzchnia robi się taka bardziej matowa, a ta jeszcze taka bardziej lekko błyszcząca, tylko bardziej biała oczywiście. Dobra, teraz żeby was nie zanudzać gadką, mały timelapse, żebyście zobaczyli na większej powierzchni, jak wygląda to szczotkowanie w moim wykonaniu. No i co? No i widzimy się później. Skrobanej i tej pierwotnej wersji. Moi drodzy, dzisiaj mamy dokładnie 5. dobę po wylaniu anhydrytu. W międzyczasie, jak widzieliście wcześniej, cały czas trwało skrobanie mleczka. Nie było tego dużo, nie było to wcale jakoś uciążliwe.
tutaj wam pokażę jedną z takich kupek właśnie, która się zbierała z jednego pokoiku. Tak w porównaniu do mojej nogi przykładowo. Taka kupka piaseczku właśnie. Coś takiego jest ze skrobanym mleczkiem już. Mam takie urządzonko do pomiaru wilgotności. Kupiłem bodajże w jakimś supermarkecie. Coś tam za parę groszy, jeśli się nie mylę. Nie wiem, na ile to jest wiarygodne, ale po prostu chciałbym mieć jakikolwiek tam obraz, jak wygląda wilgotność, czy to w tynkach, czy teraz w wylewkach. Tutaj ściąga się tą górną warstwę. Mamy dwa szpikulce, które po prostu wbijamy do materiału. Tu urządzonko działa na drewno oraz na beton. Tutaj możecie zobaczyć właśnie, jak to wygląda. Jeśli przykładowo drewno jest między 20 a 33%, to jest bardzo wygodne. Jeśli między 1,5% a 16,9%, no to wilgotność jest niska. Według karty charakterystyki tego anhydrytu Cemexu NUL bodajże, tutaj wilgotność powinna być już taka ostateczna na poziomie 0,5%. No nie wiem, czy to będzie jakokolwiek faktycznie do uzyskania. Jeśli wilgotność ciąga na polu jakaś się pojawia na polu. Mówię na polu, a nie na dworze, ponieważ jesteśmy w Małopolsce i my z dworu wychodzimy na pole. Dobra, po takiej małej dygresji zrobimy test, jak to wygląda w tym momencie. Tutaj, żebyście mieli pełny obraz. Teraz myślę, że tu jest zdecydowanie, że to jest na drewno. Teraz włączę na beton. Po wbiciu tych szpikulcy pojawi mi się jakaś wartość, a mogę sobie tutaj tym guziczkiem zablokować, żeby tą wartość odczytać później. Zobaczmy, przykładowo w tym miejscu, tu mamy glass cornera, więc tutaj ciągle do wpływa słońce. Zobaczymy, jaka tutaj będzie wilgotność. No, wilgotność na poziomie 24,3% mniej więcej. Więc jest co jeszcze do odparowywania. Sprawdźmy sobie jeszcze inne miejsce z ciekawości. Kurde, gdzie jest więcej cienia. Około 25% wilgotności. I jestem już na poddaszu. Tak jak wspomniałem, nie mam ocieplonej jeszcze elewacji z zewnątrz. I ciągle tutaj nad mgłatą przebiega wiatr. I pewnie przyspiesza troszkę osuszanie tego anhydrytu. Tylko zaraz zobaczymy, jak tutaj wygląda pod kątem wilgotności wylewek. Tym wypozienki od strony wschodniej. Około 25%. W drugim kącie około 26%. Tak, tu takie duże pomieszczonko. Mi się wydaje, że najszybciej by wszędzie to schło. O, 26,6. Mimo tego, że tutaj podpiewa wiatr, wilgotność ciągle jest na tym samym poziomie co na parterze. Kolejne inne pomieszczonko. Ok, czyli to schnięcie na całej powierzchni jest mniej więcej równomierne. No, 25,8, czyli ciągle po 26% wilgotności.
No, ciągle to w tylu granicach 26. Okej, niech sobie spokojnie oddycha. Daje wilgoć. Ja otwieram okno i zaczynamy lekkie wietrzenie. I jeszcze jedna, wydaje mi się, kluczowa kwestia w tym moim materiale, ponieważ na pewno będziecie chcieć wiedzieć, ile kosztowały mnie tak cudowne posadzki anhydrydowe. Z tego co wiem, to cena jest właśnie uwarunkowana w znacznej mierze od regionu, w którym będziecie wykonywać taką wylewkę. Mój dom znajduje się w Małopolsce, nieopodal Krakowa. Dlatego tutaj ja za swoją wylewkę, gdzie mamy tutaj 240 metrów kwadratowych podłóg, zapłaciłem kwotę 12400 brutto, co nam po przeliczeniu daje około 51,66 zł za metr posadzki. Czy to dużo, czy to mało? Na pewno cena jest wyższa od tradycyjnych wylewek z miksokreta, ale tutaj jak możecie sami się przekonać, po 24 godzinach można sobie śmiało deptać już po tej posadzce. Ponieważ wiem, że po 5 dniach ona już ma właściwości takie, że można tylko na tej posadzce robić. Przynajmniej tak jest napisane w karcie charakterystyki tej posadzki. Ja tutaj mam anhydryt z Temexu, Anywell bodajże, taka wersja tutaj anhydrytu. Samolanie wylewki anhydrytowej w moim domu, czyli tutaj przy tych 240 metrach, trwało 1,5 godziny. To było zarówno już lanie, jak i sztangowanie, ponieważ zaraz po wylaniu anhydrytu w danym pomieszczeniu trzeba go przesztangować, żeby pozbyć się czy to powietrza właśnie z wylewek, czy to po prostu, żeby ją już ładniej wypoziomować, żeby fajnie się równomiernie rozłożyła.